Mateusz to wielki gaduła, który każdego zagada. Jest otwarty i wszystko przynosi jak na dłoni po prostu. Mirek Ziętarski to zawodnik o charakterze takiego, powiedziałbym, trochę milczka. Po okresie przygotowawczym dla mnie najlepszym treningiem to jest jednak krótki, szybki trening na wodzie, w którym już trenujemy typowo pod start na 2 km. Myślę, że naszym największym rywalem będą Chińczycy, którzy w 2019 roku zostali mistrzami świata. Najtrudniejsze w przygotowaniach dla mnie nie są same treningi czy zmęczenie, bo do tego już się przyzwyczaiłem i szczerze mówiąc, to nawet jak nie ma tego w ciągu dnia, to już zaczyna tego brakować i człowiek sam szuka, żeby gdzieś tam jednak dołożyć sobie i trochę zmęczyć ten organizm, ale najgorsza jest jednak rozłąka z rodziną. Marzeniem moim jest jechać na igrzyska i zdobyć złoty medal. Dotychczas zdobywali już medale od srebrnych na Mistrzostwach Świata, po złoty na Mistrzostwach Europy. I myślę, że też stać ich na dobry wynik, chociaż konkurencja jest bardzo trudna, bardzo liczna. Ja w każdym razie liczę na to, że dobrze wypadną.